Dzień dobry, witam Was na kanale VRC i zapraszam na kolejny epizod kariery Łowca Pucharów w FM-ie 2024, gdzie obecnie prowadzę Olympique Lyon i mamy 3 listopada roku 2029. Zanim rozpoczniemy ten odcinek, to ja serdecznie zapraszam osoby, które jeszcze tego nie zrobiły, aby zasubskrybowały kanał, żeby Was nic nie ominęło. No i oczywiście wpadajcie na nasze media społecznościowe, gdzie toczą się dyskusje nie tylko o Football Managerze. Discord, Twitter i oczywiście Facebook. Linki macie zawsze pod każdym odcinkiem w opisie. No dobrze, trochę prywaty, pół minuty gadania, a teraz już przechodzimy do naszej kariery. Cóż tu się ostatnio wydarzyło? Wygrana z Barceloną 1-0 w Lidze Mistrzów, a potem dokładamy fartowne zwycięstwo, bo dopiero w 94 minucie ze Strasburgiem 2-1. Zatem naprawdę tutaj mieliśmy sporo szczęścia, ale dzięki temu szczęściu umacniamy się w strefie pucharowej, mając po 11 kolejkach przewagę 4 punktów nad Monako, a zaraz tą przewagę możemy powiększyć, bo właśnie z Monako zagramy. Tu oczywiście Monako silny rywal, więc ja tak zawsze sobie predyktuję przed meczem, remis będzie pewnie w porządku, jak wygramy to będzie jeszcze lepiej, nie można absolutnie nam tego meczu przegrać. Troszkę tu mieliśmy odpoczynku, więc będziemy mieli cały skład praktycznie dostępny, no ale potem mamy Chelsea na wyjeździe w Champions League i tu już się chyba szykuje pierwsza poważna sprawa w Lidze Mistrzów i prawdopodobnie też pierwsza porażka, bo jednak Chelsea, o tym sobie pogadamy przed samym meczem, też jest niewiarygodnie silna. No ale zanim to wszystko, to oczywiście Monako. Monako, czyli ekipa, która w tym roku, oni się chyba jakoś wyprzedali. Ja w ogóle muszę zerknąć. Nie, w zasadzie nie. Czyli oni byli zawsze tacy przeciętni. Tutaj tak naprawdę jest tylko Singo, zawodnik z Wybrzeża Kości Słoniowej, ten Plat, napastnik, ale poza tym to moi skauci mówią mi, że najmocniejsi zawodnicy mają tu w stosunku do naszych piłkarzy 3 gwiazdki. No ale to jest Monako zawsze, więc trzeba podejść bardzo, bardzo poważnie. Victor Gomez, Valet, Evangelista i oczywiście tutaj nie mamy dzisiaj Frana Garcia, który jest zawieszony za kartki, więc w jego miejsce 21-letni Francuz Anthony Leonard. Tu się pojawiają takie opinie, żeby częściej dawać szansę temu Leonardowi. No to wystąpi dzisiaj oczywiście z przymusu, ale generalnie jak popatrzymy sobie na statystyki Frana Garcia i te jego 6 asyst, to nie wiem, czy to jest dobry pomysł, żeby częściej grał Leonard, kiedy my tych punktów potrzebujemy. Cyfert dzisiaj też nie zagra, czyli stara jakby gwardia, Sumare i Sulemana, dwóch panów SS w środku pola, na prawej flance Jevremovic, w środku oczywiście Czerki, na lewej Sarmiento i w ataku Sorloth. Jeszcze te szanse Sorloth dostaje, ale jego czas powoli, tu muszę Wam powiedzieć, nadchodzi. W sensie, no, zbyt dużo to on już nie pogra pewnie, bo w coraz lepszej formie mamy Milana Adama. A w ogóle jeszcze jedna sprawa, słuchajcie, bo mamy wypożyczenia oczywiście paru zawodników i tu naprawdę mamy kilku piłkarzy, którzy aspirują do pierwszego składu, może nawet w kolejnym sezonie. Tu mowa o Adamie Navarro, 18-letnim skrzydłowym, fantastyczny piłkarz z znakomitym wykańczaniem akcji. Mamy tutaj Youssefa Sulaimaniego, który ma 20 lat dopiero i jest z kolei lewym pomocnikiem. To są nasi w ogóle wychowankowie, więc kto wie, czy za rok nie wejdą do zespołu. Szmisto, jeszcze młody piłkarz, 18-letni, podobnie jak Kasoma, on ma 16 lat, więc tu bym tego w ten sposób nie rozpatrywał, ale mamy jeszcze Bergera, 19-latka środkowego pomocnika, który jest piłkarzem w tym momencie Grenoble. No i tam dwie asysty w lig, chyba drugiej lidze, tak, zanotował. Więc jest naprawdę paru piłkarzy, którzy mogą wjechać do pierwszego składu. A, jeszcze jest Belg, defensywny pomocnik Den Bosche, ale to chyba troszkę słabszy zawodnik. Natomiast tak, mamy tu piłkarzy z dość dużym potencjałem. Mamy Bergera, mamy Lavigne, mamy Lefebvre, no ale to oczywiście daleka przyszłość, no bo oni mają dopiero po 16-17 lat, więc jeszcze na swoją szansę muszą poczekać, ale chcę Wam tylko nakreślić, że mamy dosyć mocne zaplecze, gdzie możemy naprawdę już tam spojrzeć delikatnie i już dwóch, trzech może zawodników przymierzyć na kolejny sezon. To oczywiście zależy od też sytuacji finansowej Lyonu, od tego, czy będą jakieś transfery wychodzące. Wiadomo, że to wiele się może zmienić, ale jest to zaplecze naprawdę mocne. Dobra, mamy więc skład wybrany, skład podstawowy, myślę, że możemy rozpoczynać. Przed nami mecz z Monako, mecz, który gramy u siebie.
Jeszcze troszkę ciężko nam idzie z tymi najmocniejszymi rywalami francuskimi, ale myślę, że po zwycięstwie z Barceloną, to my tu możemy też z Monako pokusić się o zwycięstwo. Więc słuchajcie, jesteśmy faworytami, więc po prostu to wygrajmy, bo potrzebujemy tych punktów w lidze cały czas, żeby tą stabilizację w europejskich pucharach w tej strefie złapać. No zobaczymy, co się dzisiaj będzie działo. Na biało oczywiście Lyon, w strojach ciemnych ekipa z księstwa Monako i rozpoczynamy to spotkanie. O, ja też mam dzisiaj białą koszuleczkę, więc jak najbardziej mi pasuje, tylko że troszkę inna narodowość tej koszulki, w sensie to koszulka reprezentacji Włoch, ale zaczynamy. Mamy wyrzut z autu z lewej strony, rozpoczyna Leonard. Jest Sarmiento, Sarmiento będzie tą piłkę dośrodkowywał, mamy Sorlota, gdyby to oddał komuś, Sarmiento, ta prawa noga, on potrafi dokręcić, no i dokręcił. Ta piłka się odbiła niestety od słupka jednak, szkoda, że nie wpadło, byłby piękny gol, ale to jest taki jego, można powiedzieć, schemat. Sarmiento, który właśnie potrafi zejść z linii końcowej, troszkę się wycofać, do środka, piłka na prawej nodze i właśnie próba takiego technicznego strzału. To mogło się udać w tym momencie, ale niestety troszkę pech. Dobra, gramy w stronę Monako, ale odebrana piłka przez Caio Henrique. Mamy tutaj Chacona, już się pojawia Singo, ten właśnie najmocniejszy chyba element tej prawej flanki, jeżeli chodzi o Monako. Dośrodkowanie Plat, no i tutaj z 10 metra głową zdobyć bramkę, to naprawdę ta piłka musiałaby być porządnie skontrowana, ale mamy po jednym strzale z obydwu stron. No, u nas to była zdecydowanie lepsza sytuacja, sytuacja, która powinna gdzieś tam przy odrobinie szczęścia, czy mogłaby zakończyć się bramką, ale spokojnie, 12 minut za nami, zażądajmy więcej od naszych piłkarzy, jednak troszkę, żeby przeszli do ataku, przeszli do przodu, chociaż no, to jest ta nasza gra, gdzie my jednak próbujemy zatrzymywać rywala, a potem znaleźć moment, kiedy można zaatakować. 17 minuta meczu, cały czas bez bramek, dość nudne spotkanie w tym momencie oglądamy na Groupement Stadion w Dessines-Charpiez w Lyonie, więc na razie nam w to graj, bo mówię, remis dla nas jest niezłym całkiem wynikiem, zatrzymuje nas w strefie pucharów, tutaj Nica i Rennes, kapitalna forma tych dwóch zespołów, które oczywiście nigdy nie dogonią Paryża, ale mogą spokojnie pokusić się o walkę o miejsce premiowane awansem do Champions League i teraz Sumare, ale też nad poprzeczką bramki strzeżonej przez pana Ba. I owy właśnie pan Ba będzie teraz tą piłkę wybijał z 5 metra. Mamy tutaj Cherkiego, Ryan Cherki atakuje bramkę rywala, Ryan Cherki coraz bliżej, to jest indywidualna akcja strzału, no i tam niewiele brakowało, żeby Ba był zaskoczony generalnie i ta też interwencja nie była taka idealna, no ale niestety dla nas gdzieś tam tylko rzut rożny. Jeszcze raz ta piłka posłana w pole karne, zamieszanie, no i jest ręka, ale niestety po stronie naszego zawodnika, to nie był żaden z piłkarzy Monako, bo wtedy oczywiście zakończyłoby się to wszystko rzutem karnym. 32 minuta meczu. Lyon-Monaco 0-0. Lyon cały czas próbuje. Lyon ma tych sytuacji troszkę więcej, ale jeszcze nie mamy ani jednego celnego strzału. Póki co oczywiście, bo myślę, że to się może w każdej chwili zmienić. Czekamy jeszcze może na jakąś akcję w tej pierwszej połowie naszego zespołu, ale wygląda na to, że pan Ben El Hadj, który jest arbitrem tego spotkania, zakończy te pierwsze 45 minut, które nie będzie niestety w żadne bramki nam tutaj obfitowało. Szkoda, szkoda, bo były sytuacje, tylko mówię, tu brakuje nam, to jest dobre, 7 strzałów, 0,87 expected goals, ale nie ma celnego uderzenia na bramkę Ba, więc troszkę to z tej strony wygląda źle, natomiast my cały czas atakujemy i mamy, myślę, taką optyczną przewagę na boisku własnym. No i teraz tak, co my tutaj chcemy? No kibiców, tak? Włączmy w to kibiców, troszkę wpłyńmy na ambicje piłkarzy względem własnych fanów i zobaczmy, czy tutaj to podziała. Zaczynamy drugą część meczu, no miejmy nadzieję, że coś jeszcze tu ciekawego się wydarzy w tym spotkaniu. Najlepiej by było, gdyby to była po prostu bramka Lyonu. Choćby to było jak ostatnio w 94 minucie, to ważne, żeby ten gol tutaj ewentualnie wpadł. Jest Cherki, jest Sarmiento, jest Jevremowicz, jest Sorlot. Każdy z tych zawodników bramkę zdobyć na pewno potrafi, chociaż tak naprawdę klasy, powiedzmy, światowej zawodnikiem to jest tylko jeden Cherki i poza tym no to po prostu solidni zawodnicy jak na ligę, no bo nie można powiedzieć, że Jevremowicz, Sarmiento czy Sorlot są gwiazdami tej ligi.
bo to za mało troszeczkę, co oni prezentują w swoich atrybutach. Czerki! No i tam dobry strzał z dystansu, chociaż można by się było pokusić o jakieś bezpośrednie penetrujące linię obrony przeciwnika. Podanie, Wiktor Gomez, Sorlot, Wiktor Gomez. Brakuje nam tego podłączenia z boków, ale teraz to mamy. Sorlot do środka! I tam nie ma nikogo, kto mógłby to podanie przeciąć. Mamy za to kontrę ekipy Monaco i to trzeba zatrzymać. O Embolo, co on tutaj zrobił? Minął dwóch zawodników, tak po tą piłkę sobie rzucił na dobieg, wykorzystał tą swoją szybkość, no i teraz mamy sytuację, gdzie Di Gregorio broni strzał golowina. Tutaj Monaco miało znakomitą szansę, żeby objąć prowadzenie na wyjeździe w Lyonie. No ale dobrze, że to się nie stało. Całe szczęście, że mamy tego Włocha znakomitego na bramce, no i teraz Sarmiento wybija piłkę z naszego pola karnego, czyszcząc tym samym sytuację, ale szybko wraca Monaco do gry. Caio Henrique, golowin. Mamy tutaj Salisu, mamy też Caio Henrique. Zobaczmy, w jaki sposób ta sytuacja tutaj będzie. Jest Sumare, doskonale to zrobił w odbiorze, właśnie na takie momenty czekamy. I teraz bardzo szybko musimy przenieść ciężar gry. Niepotrzebne było chyba to podanie do tyłu, chociaż może coś tutaj uda nam się jeszcze skonstruować. No z takiej akcji i ataku pozycyjnego, którego my nie lubimy, ale potrafimy też się do niego ustawić, jeżeli taka jest potrzeba. Chociaż cały czas tu widzimy, Monaco nas wypycha. Dopiero teraz Sarmiento, Czerki. Ale tam niepotrzebnie strzelał. Zupełnie ta pozycja była nieprzygotowana pod strzał, więc no nie, w ten sposób będzie nam ciężko przedostać się w szesnastkę rywala i zrobić tutaj przewagę nad przeciwnikiem. Salisu do Caio Henrique, Caio Henrique do środka, tu mamy golowina, ten do Szakona, Szakon schodzi do środka, do koła środkowego, Zakaria przez środek, znowu ta gra Monaco, Diop, Singo i mamy tutaj oczywiście Leonarda. Żółta kartka naszego młodego lewego obrońcy. Wcześniej on ją zobaczył, ale teraz doskonale antycypował to podanie. Musi uważać, żeby żółty, a czerwony kartonik w konsekwencji byłby problemem. Czerki znowu sam Jevremović! Jak on tego nie strzelił? Ba w tym momencie powinien puścić bramkę. Powinien mieć w tym momencie Lyon na tablicy wyników jedyneczkę. Ale jak Jevremović tego nie wykorzystał, no to wie tylko on. Takiej sytuacji drugiej może już nie mieć. A Czerki, znakomity rajd lewą stroną i kapitalne podanie. Ale Lyon, zero celnych strzałów. 1,41, bardzo wysokie expected goals. Natomiast niestety nie możemy tu mówić o tym, żebyśmy zatrudnili tego Ba. No nie, jaka ręka! Czy my w tym momencie możemy przegrać to spotkanie przez jakąś rękę i podyktowany rzut karny? No to by było coś niebywałego, gdyby Monaco w tym momencie wygrało takie spotkanie po rzucie karnym. Ale oczywiście jest jeszcze dużo, jeszcze żółta kartka dla Sumare. Jest jeszcze sporo, ciekawe czy w ogóle taką rękę w polu karnym to widać. Sobie to muszę zobaczyć. No może i była jak skakał. Jeżeli była ta ręka, gdy skakał, no to faktycznie to jest podyktowany rzut karny prawidłowo. No i niestety tym razem golowin pokonał Di Gregorio. Szkoda, wielka szkoda, że ten gol wparł, no ale niestety. Niestety ta ręka zasłużona. Niepotrzebnie machał tymi łapami nasz piłkarz. Czemu to wszystko jest na biało nagle? Czarno-biało się zrobiło. O, już kolory skoczyły. No nic, będziemy musieli zrobić zmiany i podejść do tego meczu bardziej pewnie ofensywnie, czyli Sumare już nie będzie pomocnikiem odbierającym piłkę, a raczej będzie w tym momencie cofniętym rozgrywającym z funkcją wsparcia. Tutaj za Sorlota wejdzie Milan Adam. Myślę, że też zejdzie z boiska Sarmiento, a wejdzie Amin Adli. No i spróbujemy coś tu jeszcze zmienić na boisku w Lyonie, bo to taka porażka będzie bardzo bolała, czy nawet remis po bramce z rzutu karnego ekipy Monaco, no ale no była ta ręka faktycznie, on tam wyskoczył, podniósł te łapy do góry niepotrzebnie i piłka gdzieś tam dłoni Sumare dotknęła, no ale to już jest jakby sytuacja, gdzie no gdzie za wiele po prostu, no co może zrobić, ależ strzał Czerkiego znakomity, ta parabola lotu była nieprawdopodobna. Ale co może zrobić menadżer w takiej sytuacji? Możesz przygotować, zobaczcie, technologia online, oczywiście bramki nie ma, tu powinien być rzut z góry, żeby to miało sens, to mówię do twórców Football Managera, ale no tutaj absolutnie, no menadżer nic nie może zrobić, kiedy
kiedy masz po prostu rękę, rzut karny, no bo co, żadna taktyka, żadne przewidywania tego nie zrobią, żaden algorytm i matematyka nam tego nie wyliczy, więc no piłka nożna w pewnych aspektach i momentach okazuje się naprawdę prostą grą, gdzie nie potrzeba tabelek, hitmap i miliona współczynników oraz cyferek, nie jest to potrzebne, ale Plat, jeżeli tutaj nie było spalonego, to jest fantastyczna bramka, chociaż mam wrażenie, że był offside. Że Plat jednak tam za szybko wyskoczył, chyba że ktoś złamał tą linię offside'u, a ja tego nie zauważyłem. Tak, jest spalony. Jest spalony, oczywiście gol nieuznany. Za chwilkę może przyjdzie nam zobaczyć powtórkę tego wydarzenia i zobaczymy, jak to faktycznie no jest tutaj. Pół metra spalonego jest. Zorientował się w tym wszystkim nasz piłkarz i dał krok do tyłu, ale 68 minuta do przodu właściwie ten krok. 68 minuta nie zmienia losów tego spotkania. Wciąż mamy wynik 0-1 i to jest piłka przewrotna na maksa. Wygrywasz z Barceloną po bardzo dobrym meczu, a możesz przegrać z Monaco, bo mieli po prostu rzut karny w tym momencie podyktowany, kiedy no Lyon przeważał jednak w tym spotkaniu. Wydaje się, że Lyon był zespołem lepszym do momentu, dalej jest zespołem lepszym, no ale czasami takie sytuacje po prostu się zdarzają i za wiele wpływu na nie nie mamy. To jest Monaco, to jest silny zespół, tu gdzieś też możemy te punkty zgubić, ale może ich nie zgubimy, bo mamy Milana Adama, ale może też mamy offside, zaraz zobaczymy, jaka będzie. Fatalne są te spalone, ich jest za dużo w tych meczach. Zaraz zobaczymy na reakcję piłkarzy. Jest bramka. Jest bramka, mamy 1-1. Fantastycznie. Czy my tu chcemy iść po zwycięstwo? Chcemy iść po zwycięstwo, dlatego cały czas zostawimy sobie Sumare na pozycji cofniętego rozgrywającego, ale tak naprawdę wejdzie za niego Bernabe, bo potrzebujemy troszkę świeżej siły. Damy sobie również Rawlingsona za Leonarda. Może coś ruszy Anglik na tej lewej flance i spróbujemy powalczyć o 3 punkty, bo mam takie poczucie, że zobaczcie, mamy 1,73 expected goals kontra, odejmijmy tu rzut karny, to będzie 0,5 gdzieś tak mniej więcej. Więc no, jesteśmy lepsi w tym meczu, ale lepszy nie oznacza zgarniający 3 punkty, tak? To nie jest jakby tożsame. Na szczęście w sporcie jest tak, że nie zawsze wygrywa lepszy, a wręcz można rzec, że często jest tak, że właśnie nie wygrywa lepszy. No tu bramki nie będzie, chyba że właśnie, no, co to było w ogóle? Oczywiście fajne dośrodkowanie Singo, ale tam poszukał swojego kolegi w zespole, no gdzieś z zespołu, gdzieś chyba za daleko troszeczkę. Gdzieś tu powinien być nabieg na bramkę naszą, to im się nie udało. No i cóż, 5 minut do końca, spróbujmy jeszcze podgrzać atmosferę i zaatakować ekipę Monaco, zrobić coś tutaj dobrego, no bo gdyby nie ten rzut karny, to mam takie przeczucie, że jednak ten mecz można by było spokojnie wygrać. Ale jeszcze mamy Monaco, jeszcze mamy Salisu, piłka w pole karne, jest Wiktor Gomez, jest Jevremowicz, nie może, teraz do przodu tutaj, ależ wychodził jeden z zawodników, ale mamy Milana Adama, czy to będzie kontra zamykająca to spotkanie, zaraz zobaczymy, nie, zwalniamy, ten styl gry nam się troszeczkę inaczej układa, Bernabe, ależ piłka do Milana Adama, ale chyba niepotrzebnie oddawał strzał, dwóch zawodników wbiegało w pole karne. Troszeczkę trzeba było chyba popracować tutaj nad rozegraniem tej sytuacji. No i cóż, przegrywaliśmy to spotkanie 0-1, więc być może powinniśmy cieszyć się z remisu. Ja mówiłem przed meczem, że remis nie będzie złym wynikiem i w gruncie rzeczy nie jest, bo to był dobry mecz w naszym wykonaniu i ten remis daje nam zawsze kolejny punkt. Dobry mecz absolutnie. Czasami tak po prostu jest, że jakaś sytuacja boiskowa, w tym akurat meczu był to rzut karny, no powoduje, że potem narasta takie przekonanie, że wynik jest niesprawiedliwy. No bo trochę jest. W każdym razie, Leonard bliski dobra, tutaj mamy ten problem. Więc wydaje się, że w meczu z Chelsea w środku obrony zagra Vidar Olsen. I to będzie ciekawe zjawisko i ciekawy moment taki doświadczenia dla tego zawodnika. Przeciwko Chelsea, no to wiadomo, że jest, no i wraca Fran Garcia. Wiadomo, że jest mocny rywal. Poczekamy sobie na wyniki niedzielne jeszcze ligę i zobaczymy, jak będzie wyglądała tabela po 11 kolejkach. Lens wygrywa z Niceą. To dla nas jest dobry wynik, bo podganiamy troszeczkę Niceę. Pytanie jeszcze, co zrobi Ren w tej kolejce. Czy Ren wygra swoje spotkanie? Lepiej, żeby nie wygrało, by było dla nas, bo może byłaby opcja, żeby się włączyć do walki o Champions League. Diawara chce odejść. No nie dziwię się mu, to jest zawodnik dopiero 24-letni. Kurczę, troszkę go tutaj, no nie mam za bardzo gdzie go wystawiać i no w porządku, no podejmiesz tą swoją decyzję,
po zakończeniu kontraktu. Ja tu oczywiście będę szukał w związku z tym pewnie defensywnego pomocnika kolejnego. Czy Milan Adam zasługuje na powołanie? Oczywiście, że zasługuje. Wiadoma sprawa. W ogóle on wystąpi w tym meczu z Chelsea od pierwszych minut. Chyba to będzie taka dobra decyzja. No a teraz czekamy na pozostałe wyniki spotkań 11 serii Ligi Francuskiej i zobaczymy, jaka będzie nasza sytuacja w tabeli po tym meczu. No i mamy tą Chelsea. Zaraz, o, oni grają w ogóle jak Barcelona. 4-2-2-2. Takie wąskie bardzo ustawienie. No być może uda się jakiś punkcik z Londynu wywieźć. To dopiero byłaby mega niespodzianka. Rennes wygrywa z Le Havre. Tutaj nie ma niespodzianki z kolei. A my natomiast 3 punkty przewagi nad Montpellier i nad Lens. Jesteśmy cały czas na miejscu czwartym. Dobrze. 6 zwycięstw, 3 remisy, 3 porażki. Nie ma co tutaj narzekać. Tak mi się przynajmniej wydaje. Fajna ta karierka idzie. Anderlecht, Feyenoord, Lyon. Bardzo naturalnie idziemy. Jakby tak sobie popatrzeć na tą piłkę z daleka, to fajnie to wygląda. Krupi. Dobrze. Chelsea, właśnie Chelsea. Zobaczmy sobie Chelsea. Oni są na trzecim miejscu w Premier League i mają no zawodników, którzy... No każdy z nich w zasadzie przerasta naszego, tak? Jeżeli chodzi o takie zestawienie ich jeden do jednego, no to... No nie, no tutaj... To jest w ogóle jakiś chyba Nugent, fantastyczny zawodnik. Gonzalez w ataku, jakiś Nugent, 19-latek z Argentyny. Sprowadzają na potęgę. Kolejny Nugent z Argentyny. Wow. No tutaj ktoś wyjął tego zawodnika z Banfield za 2 miliony euro. To jest DC United. Ken i sprzedali go za 16. Przecież ten chłop jest warty pewnie ze 100 milionów. No nieźle. No ale scouting tam działa. Ja takiego scoutingu nie miałem, więc tego zawodnika nie miałem też prawa znaleźć. A szkoda, bo pewnie w Feyenoordzie mielibyśmy fajnego zawodnika za kilka milionów. Sulemana. Dobra. Tutaj mamy to i możemy chyba zaczynać. Wróci Cyfert do składu. Tutaj zrobimy w ten sposób. No dobrze. Zobaczmy zatem, na co stać Lyon przeciwko wielkiej londyńskiej Chelsea. Czy tam faktycznie te nasze szanse będą małe, czy jednak spróbujemy zaatakować? No nie, ale tak mówiąc szczerze i zupełnie poważnie, to nasze szanse na choćby punkt w tym meczu są bardzo małe. Widzieliśmy skład Chelsea, ale wiadomo, to jest Liga Mistrzów. Tutaj niespodzianki się zdarzają. Była już taka jedna w ostatniej kolejce, kiedy pokonaliśmy ekipę Barcelony. No, ten Navarro tutaj, ten prawy skrzydłowy, jeżeli by tylko troszkę szybkości nabrał, to możemy mieć fajnego zawodnika. On w lidze portugalskiej już 4 bramki zdobył, a to jest oczywiście pierwsza liga. No to jest zawodnik, który może nam w przyszłości dać sporo szczęścia. Podobnie jak ten Lefebvre. Tylko spada mu determinacja. No dobrze, może go ktoś wypożyczy. Bastia jest pał. O, Bastia! Bastia, gdzie ta Bastia jest, ciekawe? W sensie, w której lidze? Bo oni przecież tam kiedyś grał Świerczewski w tej Bastii. Oni kiedyś byli w pierwszej lidze i w francuskiej, a teraz są... Gdzie ta Bastia teraz jest? Bastoni. Nie, Bastia. Bastia jest... Nie wyświetla nam się kluby. Bastia. Tak, druga liga. Druga liga, miejsce 8. Więc tak bym powiedział, niezbyt dobrze to wygląda. Patrzę sobie na... Nie ma Świerczewskiego w gwiazdach czy w legendach. No w legendach wiadomo. Szkoda. Dobra, już my się Chelsea zajmujemy w tym momencie. Tu mamy mecze, zawsze w tej jakby ten drugi dzień jest Lech Poznań. Lech Poznań ostatnio przegrywa wszystko. Zobaczmy z Lazio, jak sobie poradzą w Rzymie na wyjeździe piłkarze kolejorza, chociaż będzie na pewno ciężko. 3-0 przegrali, ale grali od 38 minuty w osłabieniu, no bo czerwona kartka i są na miejscu 34. Mają punkcik, bo zremisowali na wyjeździe z Rangersami, ale poza tym to niewiele są w stanie zrobić. No ale to oczywiście nikt nie ma wobec nich pewnie żadnych oczekiwań. Ważne, że są, że dostali 15 milionów euro. To jest, powiedzmy, 60 ponad milionów złotych.
no to może zbudować cały budżet na kolejny rok ekipie z Poznania. Taki występ w Lidze Mistrzów. Dobra, Patulie kolejna kontuzja. Wiadomo, bramkarz, zdarza się, chciałoby się rzec. Natomiast my już w Londynie się za chwileczkę na Stamford Bridge zmierzymy z naprawdę poważnym rywalem. Tutaj już chyba Cyfert w tym meczu powinien wystąpić od pierwszych minut. Zaraz zobaczymy. Raczej tak. O, część zawodników troszkę podmęczona. Jevremović, Wiktor Gomez, ale tu będziemy ewentualnie byli w stanie chyba robić zmiany. Dobra, zaczynamy zatem to spotkanie Chelsea London kontra Olympique Lyon z Monaco remis. Jakbyśmy taki remis zrobili z Chelsea, to by też było dobrze. To mielibyśmy 10 punktów po 4 meczach w Lidze Mistrzów. To byłby kapitalny wynik. Ale spokojnie, zagrajcie na luzie. Nie ma tu żadnej presji. Ja zawsze powtarzam przy okazji meczów w Champions League, że my tu jesteśmy w nagrodę tak naprawdę za wynik z Ligi Europy. No i właściwie to my nic nie musimy, a zrobiliśmy już naprawdę wiele. 9 punktów, 3 mecze. Mamy już pewne playoffy, więc też dużą szansę na awans do 1/8 finału Champions League. No zobaczymy, zobaczymy, bo takie rzeczy się mogą wydarzyć. Wiktor Gomez, narożnik pola karnego. Wiktor Gomez szykuje się do dośrodkowania. Mamy tam Sarmiento. A jest Adam, jest poprzeczka bramki Chelsea. Co za wspaniała sytuacja Serba. Niestety niewykorzystana. No szkoda, bo takie rzeczy trzeba wykorzystywać w takich spotkaniach. Sulemana, ale też miał tam ciężko, bo tam było to przez angielskich defensorów Fran Garcia i mamy rzut rożny. Boris James wykoleił tu z torów naszego hiszpańskiego obrońcę. Czerki w pole karne. Jest tam jednak Restes. Nie znam tego bramkarza. To jakiś Nugen? Nie, to jest Francuz. Gilles Resté, pozyskany z Toulouse za 56 milionów euro. Mam takie poczucie, że można by za 56 milionów euro lepszego bramkarza znaleźć. Na przykład Kacpra Tobiasza. Zdecydowanie lepszy bramkarz. No miałem go w Anderlechcie. Potem sprzedaż do Porto. Klauzula była. No dobrze się rozwija, wiadomo. Kacper Tobiasz. Okej. Tymczasem te dwie pierwsze minuty to Lyon atakował, ale to się może i zapewne za chwileczkę się zmieni. Cyfert, no pięknie Polak do Jevremovicza. Jevremović, ależ tam znowu niewiele zabrakło, żeby pokonać golkipera Chelsea, ale Chelsea chyba musi być w szoku, że nie potrafi osiągnąć przewagi na początku meczu. Cyfert, tam znakomity odbiór. Szkoda, że za te odbiory nie podskakuje ocena, bo Cyfert naprawdę cierpi w środku pola z tymi ocenami, a jest zawodnikiem bardzo aktywnym w wielu meczach, bardzo agresywnym, nachodzącym na piłkę, ale ma 7-0 Cyfert. Brawo. Polak tutaj jednak wypracował sobie tą dobrą ocenę, no a my czekamy na kolejne sytuacje. Na razie to Lyon oddaje strzały, a Chelsea, no cóż, Di Gregorio jest bezrobotnym bramkarzem w pierwszym kwadransie, ale to wiadomo, że to jest tak jak z PSG. Każdy z tych zawodników jest w stanie w każdej chwili dosłownie zrobić przewagę, chociaż akurat na Maso to nie jest jakiś wielki piłkarz, jeżeli chodzi o Chelsea, w ogóle o atrybuty. Mamy 20 minut za nami. O, mamy też sędziego w Champions League. Portugalczyk. Rzadko się zdarza. No i czekamy na kolejne sytuacje. No 10 punktów. Cóż to by był za piękny dorobek po 4 kolejkach, gdybyśmy my w Londynie na Stamford Bridge dzisiaj nie przegrali. A to się może wydarzyć. Kto wie. Nie takie rzeczy widział świat. Nkunku. Jest piłka w pole karne. Jest też strzał, ale nad poprzeczką przeniósł chyba Badiashile. Futbolówkę tam troszkę zabrakło, więc na spokojnie. Też mają dwa strzały gracze Chelsea. Też mają wysokie posiadanie piłki oczywiście, ale to nas nie interesuje. My gramy swoje. Tu wciąż Caicedo jest. O Jezu. Jest po prostu maszyna. No to na zielono, jak się świeci tyle atrybutów, to rzadko się zdarza. A gdzie jest w ogóle Messi? Jak mi się tak przypomniało. Pewnie jest trenerem młodzieżowym w jakimś, nie wiem gdzie. O, nie ma go w ogóle nigdzie, Messiego. To szkoda. Czasem się uda, żeby był. A jest! A, zakończył w Interze Miami. Szkoda. Szkoda, myślałem, że może jakimś scoutem jest, albo właśnie trenerem młodzieży, często to się dzieje. Albo prowadzi na przykład Chrobry Głogów w polskiej Fortuna pierwszej lidze, bo i tam Neymara na przykład widywano
Nie raz i nie dwa. 35. minuta, Chelsea-Lyon 0-0. Nie mamy absolutnie żadnych zastrzeżeń co do gry naszego zespołu. Są kapitalnie usposobieni. Bronimy, pochłaniamy tę ofensywę Chelsea na razie. Nie są w stanie się przedostać. To się może zawsze zmienić. Ale póki co 40 minut Lyon broni się i broni się doskonale. Nie ma tu żadnych praktycznie sytuacji stuprocentowych, jeżeli chodzi o londyńską Chelsea. Więc robimy swoje, a im jest potrzebne zwycięstwo, bo są dopiero na miejscu 12. I za momencik chyba pan sędzia, arbiter tego spotkania, rozjemca do Nascimento zakończy tą pierwszą połowę, tak jest, i będziemy mieli w tym momencie 0-0. No to jest super, no jest super. Brakuje szczęścia, nie ma błędu, nie ma też presji na nas żadnej wywieranej w tym spotkaniu. Sam zresztą mówiłem piłkarzom, żeby podeszli do tego meczu na luzie. Mamy 1500 kibiców, którzy na pewno są zadowoleni po pierwszej połowie. No i mamy Lyon, który wychodzi na to, jest ekipą naprawdę pucharową w tym momencie. Ale piłeczka do Jevremovicza, ale tu się może stworzyć szansa. Jest tam Cherki, Fofana oczywiście wyżej niż jego kolega z reprezentacji, Sarmiento. Sarmiento, jeszcze jest próba wrzutki, jeszcze mamy tu Gomeza, ale González wyjaśnia sytuację. Oczywiście czas niech sobie leci. My tu nie potrzebujemy żadnych dramatów, żadnych momentów. Jevremovicz, a tam nabieg na tą piłkę. Jeszcze mamy Wiktora Gomeza. Wiktor Gomez! Jak niewiele tam zabrakło. No, tutaj gol jakby wpadł, to mielibyśmy idealny początek drugiej połowy. Jeszcze kibice na Stamford Bridge w Londynie nie oglądali celnego strzału w tym meczu. Żadna z drużyn nie potrafi zaskoczyć, zatrudnić nawet bramkarza strony przeciwnej. Mamy 9 strzałów i żadnego celnego. No ale mówię, nam w to gra i to jest absolutnie nasza gra. To nam tutaj absolutnie pasuje. Jest 55. minuta i jesteśmy coraz bliżej historycznych wyników w Champions League, ale tutaj teraz będzie Chelsea, Badiashile do środka, jest Caicedo, jest Fofana, zobaczmy, zespół Lyonu ustawiony do głębokiej obrony, Fofana, przesuwają się tu nasi zawodnicy, mamy Jamesa, za wysoko nie ma też co podchodzić w tym meczu, jest Chilwell, no jak Chilwell nam minie tutaj Wiktora Gomeza, to będzie problem, Namaso, już tam wychodzą zawodnicy w niebieskich koszulkach, Chilwell, jest Namaso i będzie sytuacja, ale obok bramki, no zmarnował tu Portugalczyk chyba, tak, tę sytuację bardzo dobrą, Di Gregorio, od razu na pole, na połowę rywala, ta piłka przeniesiona, Ferreira rusza, naprzeciwko niego Hiszpan i przechwycił, Sulemana, Sarmiento, ale oddajemy piłkę Londyńczykom, tak nie można grać, tak nie można się dać zaskoczyć, bo to doprowadzi do bramki, uwaga, piłka w polu karnym, Namaso i też Panu Bogu w okno, daleko nad poprzeczką, no robi się gorąco, bo znowu chyba będziemy świadkami akcji Chelsea. Zobaczmy, Namaso, jest tu Wiktor Gomez, nie straćmy, naprawdę, bo te straty kosztują nas zbyt wiele i mamy Jevremovicza. Jevremovicz coraz bliżej pola karnego, jest ciężar gry na środek, Sulemana, Sarmiento sam na sam! 1-0! To się nie dzieje, to się nie ma prawa dziać, co się teraz właśnie wydarzyło w Londynie. To my ograliśmy Barcelonę i możemy ograć londyńską Chelsea. Lyon idzie po Champions League. Chciałoby się powiedzieć, oczywiście to się nie ma prawa wydarzyć, ale naprawdę fajnie, no naprawdę fajnie sobie radzimy w tej w Lidze Mistrzów. Nam jest łatwo grać, kiedy nie jesteśmy faworytem i kiedy możemy kontratakować, bo to jest ta nasza piłka. Ciężej nam się gra na przykład z Monaco u siebie, kiedy trzeba czasami te akcje budować od linii obrony i tych podań wymieniać więcej, to wtedy jest dla nas gorzej. Ale kiedy się bronimy, kiedy próbujemy wyjść z kontrą jak teraz w tej akcji, kiedy Sarmiento zdobył gola, no to łatwiej nam się gra, no ale teraz Chelsea ruszy, bo oni podrażnieni, oni też są w fatalnej sytuacji w tym momencie i Chilwell, no jak przymierzył i uderzył, to Di Gregorio nawet nie zrobił kroku w stronę tej piłki, no szkoda, kurde, szkoda, bo, ale była ta chwila radości, prawda, była ta chwila radości, 5 minut, 6 nawet, cieszyliśmy się razem z Jeremym Sarmiento z tego zdobytego gola. Okej, zrobimy zmiany, za Milana Adama wejdzie Sorlot, za Jevremovicza wejdzie Amin Adli i myślę, że możemy wprowadzić Sumareza, Sulemane. A Polak niech gra, no przeciwko Chelsea, zawsze to złapie naprawdę dużo doświadczenia. Olsen też, młodziutki, przecież środkowy obrońca też będzie w stanie tutaj. No my nic nie musimy w tym meczu, no jak go przegramy, to trudno, to się może zdarzyć z taką ekipą, ale jak go zremisujemy,
Zobaczcie, jakie ekipy są na pierwszym miejscu teraz. Liverpool i Lyon, czyli zeszłoroczni finaliści Ligi Europy. Ale to Lyon był lepszy. Zawsze będę podkreślał i się tym chwalił, bo zrobiliśmy tam kawał dobrej roboty i też kawał dobrej roboty robimy... O, bramkarz, dobrze. Kawał dobrej roboty robimy w tym roku w Champions League, mając te 9 punktów po 3 meczach. Być może nawet będziemy mieli 10. Kto wie, zobaczymy, jak to będzie. A po co oni tu stoją we dwóch? Ktoś mi może wytłumaczyć, po co tu stoi tych dwóch napastników do bramkarza? I dlaczego on tak daleko tą piłkę wybił? Nie wiem, może się ich faktycznie przestraszył. Enzo, mamy Restesa, tu na pewno będzie krótkie rozegranie, tak, Enzo. My już stoimy na połowie Chelsea i próbujemy tą piłkę odebrać w wysokim pressingu. No i w sumie to dobrze, że są takie nieśmiałe... O, jest, tu będzie błąd! Dobrze, dobrze, Cyfert! Znowu Cyfert wyskakuje za zawodników Chelsea. No ten zawodnik powinien mieć tu notę 7,5. Uwaga, piłka w pole karne, Sorloth! I niewiele brakowało, żeby pokonać Restesa. Ale po raz kolejny Cyfert wyskakuje. On czuje ten moment, kiedy nie ma tego wielkiego ryzyka, że on się może z tą piłką minąć, albo że rywal go z wodem ogra. On po prostu wie, w którym momencie wystartować i tą piłkę odebrać. Ale mamy znowu atak Chelsea. Nie, Fran Garcia. Tu spokojnie. A, źle na minę wsadził Polaka. Fran Garcia zagrał mu piłkę krótką, ale przecież przy Cyfercie stał piłkarz Chelsea i to się nie miało prawa udać. O Jezus, prawie samobójcza bramka Olsena. Ale koniec końców uratował, bo gdyby nie przeciął tego podania z lewej flanki, to na pewno Ferreira albo González by tego gola zdobyli. I teraz Cherki. On to może zrobić z rzutu wolnego. Kurczę, trafił w mur. W Risa Jamesa trafił nasz zawodnik. Szkoda. Teraz taka piękna bramka w 79 minucie byłaby dopełnieniem tego bardzo dobrego meczu Lyonu, bo tak to trzeba nazwać. No naprawdę tutaj nie zeszliśmy do defensywy, nie bronimy się w tym meczu, odpowiadamy na ataki Chelsea, mamy chyba tyle samo strzałów, no jeden mniej, no ale... To jest dobry mecz, to jest absolutnie dobry mecz ekipy francuskiej. Fran Garcia znowu wsadził na minę, tym razem Cherkiego. No tak nie możemy grać, no tak nie możemy grać. I tu boczna siatka. Już się bałem, że Di Gregorio nie upilnuje krótkiego słupka. Mamy do końca meczu 10 minut. Co my tu możemy zrobić, żeby tego meczu nie przegrać? Bo to by było naprawdę znakomite. Będziemy grali na czas oczywiście i tu by się jeszcze jakaś zmiana przydała. Tahar za Cherkiego. I może dajmy odpocząć Cyfertowi. Dobry mecz Polaka, brawo, kolejny dobry mecz. Schodzin z notą 7-0. Oczywiście my nie widzimy całego meczu i mamy tylko taki delikatny przekrój, ale były takie 2-3 akcje, gdzie on tam zaczął tym pressingiem budować naszą przewagę. I teraz znowu ekipa Chelsea, 84 minuta, do końca około 10 minut. Ale no te piłki za pole, za nasze pole tutaj, za obrońców, tu nie było chyba spalonego. Kurde, szkoda, no. Szkoda, bo było blisko, żeby... No jest bramka, chyba. Żeby wywieźć... Nie, nie ma! Żeby wywieźć punkty, może te punkty jeszcze... jeszcze się uda stąd zabrać. Może tego Sumare troszkę cofniemy. Damy go sobie na... tego łącznika defensywy tu można by było z niego zrobić. Trochę może niżej zagrajmy tą linią defensywy, bo tu jest problem. Bo tu jest problem i ten González nam tam ucieka. 5 minut do końca. 5 minut do końca, naprawdę no, meczu, który może przejść do historii przez to, że on nam da jeden punkt, ale to będzie punkt 10. Tu jest punkt 1. Jeden punkt tylko, ale w gruncie rzeczy możemy mieć ich 10 po 4 kolejkach. No to by było coś nieprawdopodobnego, naprawdę, dla Lyonu. Z Barceloną i Chelsea, gdzie jednak szykowaliśmy się na porażki w tych meczach. Się może okazać, że zdobędziemy punkty, które dadzą nam nawet może pierwszą ósemkę, a jeśli nie, to górną połowę do playoffów. Tej strefy playoffów, gdzie grasz z troszkę słabszymi zespołami. Tahar, dobra piłka do Sorlota, ale nie wystartował Norwek. Mamy jeszcze Frana Garcię. Tahar, Sorloth! Spalony. Masz szczęście, kolego, że jest spalony, bo gdyby to nie było spalonego i ty byś takiej sytuacji na Stamford Bridge w Londynie nie wykorzystał, to chyba by cię szatnia obdarła ze skóry. No ale będziemy chyba mieli punkt. Będziemy chyba mieli punkt w meczu wyjazdowym. To będzie coś niebywałego. 8 minuta tego spotkania. Chelsea 8, Boże, 98. Co ja gadam w ogóle, ale to jest pełna ekscytacja. Koniec! Mamy remis w Londynie. Wow!
10 punktów po 4 kolejkach, kiedy masz już za sobą najcięższych rywali, czyli Chelsea, czyli Barcelonę, i zostaje ci Midtjylland, Galatasaray, gdzie można te punkty zdobywać i naprawdę mieć tutaj pierwszą ósemkę. Wiecie, jakie to są pieniądze, jak awansujesz do 1/8 finału Ligi Mistrzów? No to naprawdę, i nawet tam przegrywasz, ale no masz tutaj... może uda się wyprowadzić Lyon na prostą, zanim jeszcze ten zespół opuszczę kiedykolwiek. Dobrze, słuchajcie, to by było na tyle. Kolejny udany odcinek, no bo ten wczorajszy też był znakomity. W końcu pokonaliśmy Barcelonę, a teraz remisujemy z Chelsea. Niebywała sytuacja. Dziękuję, pozdrawiam, życzę Wam miłej niedzieli. Trzymajcie się, dużo zdrówka, cześć!